Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Ranch Simulator. Proszę Państwa, mamy koniec miesiąca, koniec listopada 2021 roku, no i jak na razie to będzie ostatni odcinek z tej gry, aż do momentu jakiejś konkretnej, dużej aktualizacji, która wniesie nam coś nowego i będziemy mogli sobie dalej pograć. A co w dniu dzisiejszym? Słuchajcie, no w dniu dzisiejszym zajmiemy się tym, czym chcieliście, czyli ogarniemy sobie konia. Także wy zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, no i komentarze, a my zaczynamy robić. No to dobrze, no to jak robimy, no to robimy, to proszę bardzo, buduj. I co my tutaj mamy? Gdzie to w ogóle bym znalazł? O, i znalazłem. 100 desek, 4 metale. Dobra. Gdzie? O kuźwa, jakie to jest bycze. O ty synu. No to ładnie, to ładnie, to ładnie. Dobra. Czyli tak. Na razie sobie to odpuścimy. Ogarniemy drzewo. Proszę bardzo. Pyk. I pyk. No i aha, i teraz ja mam to wszystko nosić, jak rozumiem, tak? Tak? No, pięknie, pięknie. Nikt człowiekowi nie pomoże. No dobra, jak mus to mus, tu będę zwalał. Ależ sobie tu. Krowieczki jakoś tam ogarniają temat. Żyją sobie. Świn jeszcze nie... Tych zdechłych świn z tej obory nie ogarnąłem jeszcze. Kuźwa, jakąś mam strasznie czułą myszkę. Nie wiem, co się tutaj porobiło w tej grze, ale tak bardzo mi nie majtało tą kamerą. A teraz mi majta. No nic, poradzimy sobie. 4 kłody. Tak wiem, mogłem podjechać Meleksem, ale na 4 kłody to się za bardzo nie opłaca, wiecie? Także ganiam z buta. No i zobaczymy, czy generalnie to jedno drzewo tutaj przeszkadzało, czy jakoś więcej drzew będzie przeszkadzało. No, oby nie, oby nie. Dobra. Przymierzamy. Przymiarki robimy. Nie mu, tylko tak. Będą koniczki. Ale dlaczego tutaj nie mogę postawić? O co to chodzi? Czy to oznacza, że jestem, nie wiem, poza terenem moim? Czy jak mam to rozumieć? Dobra, chodźmy gdzieś tam. Bo nic z tego nie wiem. Miałem ten dom kuźwa rozebrać i w rezultacie nie rozebrałem. No i co? No i... No, proszę bardzo. No i jest. Może być tu. Czemu nie? I teraz 100 desek, tak? 100 desek, kuźwa. Cię w dupach przewraca, naprawdę. Bez kitu. No dobra, no to trzeba poznosić. 100 desek. Cholera, melek załadowany. A wiecie co? W dupie tam, kuźwa, lecimy po pick-upa. Kupimy sobie pick-upa. Ja na pick-upie to przewiozę. Meleksa nie chce mi się rozładowywać, Meleks przygotowany jest tam do różnych innych hocków, klocków, więc to nie, a pick-up tak czy inaczej się przyda. Ja myślałem, że kuźwa wiewiórka gania po drzewach, a to sarna. Już myślałem, że coś nowego może wprowadzili, ale jednak się pomyliłem. Dobra, ciśniem. Sporo tej dziczyzny tutaj się odrodziło i teraz tutaj hulają, śmigają. Cudawianki robią. No i tak. I człowiek, kuźwa, tyle ma pojazdów na posesji. To jakaś łada stoi? Ciekawe. Dobra. Gościu, dzień dobry. Ja chciałbym pick-upa kupić, a? Można? Pojazd terenowy, to nie. To jest co? Pick-up. Nie mogę obracać. A jakieś inne? Nie, no, kłada nie chcę. Syrenki też nie. To nie. To jest SUV. No nie, no SUVa nie. Dobra, pick-upa. Bierzemy. 1600. Proszę bardzo. Pyk. Dziękuję za zakup. Twój pojazd czeka na parkingu. W porządku. No, ciśniem. O, to już godzina 19. Trzeba będzie iść Lulu. Ale zanim to nastąpi, to proszę bardzo. Tak wygląda nasz pojazd. Tak wygląda nasz pojazd. Wygląda kuźwa obleśnie. Ja kupiłem nówkę sztukę używaną. Obdrapany cały, kurde, ubłocony, nawet mi nie wyczyścili.
No ale dobrze, no już dobra, niech będzie. Dobra, wsiadamy. Proszę bardzo. Silnik to mu chyba z Wartburga wyciągnęli, kuźwa. No dobra, ciśnij. Ciśnij, chłopcze. Nie po drzewach. Bo ty, w sumie to ty się, wiecie co, ja wiem, to jest kuźwa od jakiegoś gościa, który też tutaj nie umiał jeździć, proszę bardzo, i też po drzewach, znaczy nie umiał jeździć, no. Po prostu drzewa rosną nie tam, gdzie trzeba. My jeździmy dobrze, to drzewa źle stoją. No i dobra. Sobie tutaj zaparkujemy. No może ciut dalej, o, dobra. Kury już się tam, coś gilają się. Otwórz mi, panie, tę pakę. I teraz ładuj, panie, tutaj na pakę. Nie wiem, ile tego mogę załadować. A tutaj to na pewno nie. No to powiem tak. Tu w pick-upie to jest jeszcze zrozumiałe, jeżeli chodzi o te nadkola. W ciężarówce kompletnie tego tutaj nie ogarniam, nie rozumiem. O co chodzi? Dlaczego to zostało tak zrobione, że koła do środka wchodzą, nie? I nie można normalnie ładować na całej przestrzeni ładunkowej. O, tutaj to chyba nie wciśniemy, panie. Chyba nie. Także no tego nie rozumiem. Dobra, potrzebuję tak, 10, no, bo ile ja mam tutaj tych desek? 8, tak? W paczce. To potrzebuję, to 10 to będzie 80. Kurde, idę spać. A, doładujemy. Na razie to potrzebujemy się przespać tak, żeby był dzień. Wstawaj, nie lęć się. Bier to. I ładuj na pakę. Może ja po prostu... O kuźwa, jej nie załadowałeś, ciulu. No dawaj zresztą. Może ja trochę za daleko, jakbym to tutaj umieściłem, to gdybym ciut w prawo dał przy nadkolu, to by się tutaj jeden rządek jeszcze zmieścił. Tak czy siak damy radę. O, oho, ten już stęka, ten już jęczy, ten już tam coś sobie robi. O, i to na wizji. Dobra, to będzie... to będzie 9, dobra. Tutaj masz, panie, tu ładuj. O, damy tu 12 i pojedziemy z tym badziewiem całym. A metal jakiś to ja tu mam? Mam. Proszę bardzo. Dyszkę. No, nie, no, poważnie nie wejdziesz? A tak? Nie. Ale tak wejdzie. No i dobra. Ciśniemy. Mówię wam, to kuźwa Strabanta jest, albo Wartburga, bez kitu. O. I teraz, panocku, tu proszę ładować. Pyk. Jest. Odłóż się tu na chwilkę. O, i ładujemy. I pyk, i sru, i ciach. I rymcymcym. Dobrze, że ja miałem zapas tych desek, słuchajcie, że nie trzeba było jechać kupować, nie? Z drugiej strony też nie spodziewałem się, że mój pick-up będzie nie wiem, może to z darów po powodzianach, znaczy z darów dla powodziana, albo nie wiem, no cholera wie, no kuźwa, 4 desek mi zabrakło. Co za porażka. A ty co tu robisz, kuźwa? Tobie życie niemiłe, słuchaj, no słuchaj, ja ciebie toleruję, ale tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że po prostu z ciebie się nie da zrobić kiełbasy, tak to już by ciebie nie było, no. Weźmy sobie tutaj deseczkę. O, albo i nie, bo chwileczkę, momencik. Tutaj mamy, o, pyk. Zaraz to doładujemy, tutaj ładnie będzie. Nadal nie rozumiem, czemu nie mogłem tam zrobić tego wszystkiego. No, ale trudno. Dobra, dechy odłożymy, bo teraz to trzeba będzie zrobić patent z... Dobra, leż tu. Trzeba będzie zrobić patent z wycięciem tych wszystkich krzoków. No to już załaduję na pick-upa. Co by nie było. Tylko pytanie, czy ja tu wjadę. Bez żadnych uszkodzeń. A jakoś wjechałem. Dobra, i teraz tak. I hop. Ale ty już weźcie z trzeciej osoby, co? Dziękuję. I na pick-upka. Ale proszę mi to... Ale proszę... Tak, ładnie, proszę. Tu, ale ładnie. No ale... Mówię coś do kłody chyba, nie?
Woda nie słucha. Dobrze, to teraz tutaj proszę bardzo. O. Ładujemy, ładuje. Czy niepokorne takie. Dobra, wszystko to najpierw wytnę, a potem będziemy ładować. Zatem będę, kurde, przebieżki robił dla zdrowia. Ja już jestem w takim wieku, że ja już tylko patrzę, gdzie tutaj można znaleźć wygodę, nie? A nie tam jakieś siłownie, sporty ekstremalne i inne. Ja już się w swoim życiu narobiłem. No. Teraz tak. Tutaj, pyk, sru. No i co my, słuchajcie, co my będziemy robić, kuźwa, jak nie będzie ranch symulatora, co? Powiedzcie wy mi, co my będziemy robić? Już to trochę nudno będzie. No ale cóż, twórcy się lenią, to i my się polenimy. Trzeba będzie znaleźć coś innego. Wy tam żeście pisali różne takie propozycje, typu Subnautica, typu Stranded Deep, czy coś w tym stylu. I trzeba by przemyśleć temat, może rzeczywiście w coś takiego wejść. Tylko tam Stranded Deep chyba jest po angielsku, z tego co pamiętam. A my zazwyczaj w większości przypadków publikujemy gry z językiem polskim, z dwóch powodów, po prostu. Mnie się nie chce tego tłumaczyć, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, nie wszyscy znają tutaj z widzów język angielski, zwłaszcza tych młodszych widzów, których być nie powinno, a i tak wiem, że są. A mam was, robaczki. Nie przypuszczaliście, że ja wiem. Wszystko wiem. Oprócz tych rzeczy, których nie wiem oczywiście. Dobra, zaraz, tam chyba tylko jedna kłoda została jeszcze, bo reszta tutaj, no tak, czysty ten padok jest. Dobra. I ostatnia kłoda i ciśniemy pokunia. Dawaj, panie, tutaj, hop. I hop. Proszę bardzo, zamkniesz to? No nawet zamknął. Jeszcze się upewnię, żebym 5 razy nie ganiał. Ale nie, wszystko jest tutaj ładnie ogarnięte, dobra. Teraz zawrócić. Albo tyłem wyjechać. Nie uszkadzając tutaj niczego. Dobra, tutaj sobie stanę. W obecnej chwili. I teraz tak. Ciśniemy pokunia. Ja się później tymi kłodami zajmę, o ile nie zapomnę, ale wiecie, jak jest z moją pamięcią, więc możecie liczyć na to, że zapomnę. Także tak to wygląda. Dalej tego nie mogli umieścić, kuźwa. Ej, ty, panie! Ja do kiosku tutaj ruchu! O, przytrzymaj, aby zapisać grę, ale jaja. Masz pan wyborczą? Naciśnij E, aby udać się na aukcję. O, 50 dolców, kuźwa. Pięknie, pięknie. Szybkość, kierowanie... Nie, nie chcę tego. O, czekajcie, bo mi Katrina dzwoni, a ja tu, kurde, kunie licytuję. No, ja żeście pidziele, no... Dobra, już jestem. To wszystko Katriny wina. Dobra, pomiń, tego kunia nie chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Ja chcę coś, co będę mógł wytrenować. Oto. Tego nie chcę. Żeż ty szlak by cię trafił. Powiem wam szczerze, to nie jest takie... Jakiś taki. Nie ma nic taniej? O, ten to jakiś, kurde, taki... Miśku! No powiem wam tak, no... Ja bym chciał kupić coś tak maksymalnie do 1000. Ale to jest taki, to taka moja górna granica jest. Nie, dajcie mi jakiegoś wałacha, no co jest, no... Nie. 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 To inflacja, czy co? Nie. 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 O kurde. Nie ma alright, nie ma alright. No nie kupię do 1000 konia żadnego? Nic? No przecież to jest... No powiem wam szczerze, że...
Dobra, jakby co, to jak znajdę, to wam to pokażę. Dobra, składamy ofertę, już, trudno. Najwyżej będę licytował, złóż ofertę. Ale nie przebijajcie mi, kuźwa, skurczybyki. Podbijają cenę specjalnie. Przestańcie, bo wam zrobię zaraz walkę o bagaż, naprawdę. No i kupiłem. Zawołać swojego kunia, wskaż go kursorem i naciśnij H jak... jak Halina. Dzięki czemu zagwizdzesz, a twój wierzchowiec zacznie za tobą podążać. Więcej informacji na temat koni znajdziesz w słowniczku. Dobra, taki... ale były ładniejsze, muszę przyznać. Dobra, ciśniemy. O ty synku. Przytrzymaj shift, żeby galopować. C, hut, kłus. No, dajesz. O kuźwa, dobra. Ciśnij, hopie. Ty masz tu jakąś staminę, czy tego? Nie wiem, czy ma staminę. A ty się zatrzymujesz? O, dobra. Czyli on też ma hamulce. Dobrze wiedzieć. I teraz pytanie brzmi, no jego trzymamy w stajni, tak? Tutaj go trenujemy. Dobra, hop, i zamknij boksy. O ty ciulu, ty, ty! A wykorzystam, kurde, okazję skubany. No ładnie zakręcaj. Ty. Gamoniu, ty. Właś tutaj. A mogę na nim zamknąć bramkę? O ty synku. Nie, na nim nie mogę. Jop. O ty. Dobra, muszę potrenować. Muszę potrenować, spokojnie. Na razie to zamknę szybko bramkę, żeby ten mi nie wylazł. Ciekawe kto pierwszy, ja czy kuń. A ty. Chodź, będziemy się trenować. Chodź. Chodź, będziemy się teraz trenować. Jesteś napojony, najedzony. Gdzieś się tam wśród krów umieszczę. I dawaj. Hop. Czy ja w dobrą stronę cisnę? Tym kuniem? Nie wiem. Pewności nie mam, ale zobaczymy co się... Chociaż nie, bo coś tam na paseczku. Nie, dupa Jasia. Muszę trafić tutaj bezpośrednio. I hop. O kurde, powiem wam szczerze, to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Ej, misiek, weź ty. W ogóle, z kim ty byłeś robiony? Ty taki jesteś od nowości, czy po prostu gdzieś się w kopalni, kuźwa, wytarzałeś? O, dobra, punkty załapał. Ale powiem wam, jeżeli to tak po milimetrze ma ogarniać się, to ja dziękuję. Dobra, są punkty. No to powiem... powiem szczerze, że będzie z tym trochę roboty. Jest, kurde, ambitne zadanie wziąłem. O, no, dobra. Skakać umi. Skakać umi to najważniejsze. No to co, to teraz wypadałoby jakiś boksik mu gdzieś zbudować, nie? I pytanie, czy ja później mogę te konie sprzedawać też na aukcji, czy jak to wygląda, bo to... to jest w sumie dosyć fajny motyw na zarobek. No i co? No i że się potknął. I gdzie tymi kopytami tu kuźwa wierzgasz, no? Trzymaj je przy dupsku jak skaczesz, a nie. I... hop! Bardzo ładnie. O, i tak masz skakać. Ciekawe, czy w drugą stronę byłoby też... byłoby lepiej dla mnie, nie? O, proszę bardzo. No dobra, nie będziemy się kręcić jak kupa w gaciach. Idziemy stąd, on niech sobie radzi. A my musimy mu w takim... no ale zamknij tę bramkę. A my musimy mu w takim razie zrobić tutaj gdzieś jakiś boks. Albo wiecie co, mam pomysł, może by tutaj postawić? No, zrobimy tak. Także pyk. Teraz tak. To bym chciał. Przednia część stodoły. No, myślę, że to będzie dobre miejsce
na miejsce dla kunia. Znaczy dobre miejsce na miejsce dla kunia. Na szopę, na stodołę, na stajnię. No właśnie. No i panie, teraz się pan tutaj popisz i przypasuj się ładnie i znowu... O, jest, dobra. Chciałem powiedzieć, że znowu coś przeszkadza. Damy takie, bo ja nie wiem, czy później nie będę miał więcej kuni. Także to nie jest wcale powiedziane, że tego. A tylna? Jest. O, i ładnie się tutaj dopasuj, pięknie. To teraz jeszcze drzwi. Raz. Tutaj dwa, tylko nie wmontuj się w pick-upa. O, i to mi jest potrzebne. Pyk. No i dobra. I mamy to. Dobrze, no to teraz nie to chciałem. To chciałem i to chciałem. O. No to teraz trzeba to wybudować wszystko, nie? I co? I znowu dechy na pick-upa muszę układać. O, najpierw to muszę kłody zdjąć. Prym, 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 prym. Ktoś tam słusznie zauważył, że pozbyłem się garażu, tak, jesteście bardzo spostrzegawczy. Ale tak, no pozbyłem się garażu. Natomiast piła... Nie wiem, co ja zrobiłem z piłą. No tam pisaliście też, że piły się pozbyłem, natomiast... Sęk w tym, że ja bladego pojęcia nie mam, czy ja ją rzeczywiście sprzedałem, bo po prostu nie pamiętam. I tak to wygląda. Niemniej na kłody tutaj poukładam. Tu mi niczym nie będą przeszkadzać, przynajmniej na razie. A potem je zerżę, no zobaczymy co tam się wydarzy. Może taką lux piłę kupię. A nie! No gdzie? No kuźwa, no przecież ja mam piłę, właśnie, lux piła. Że ona tutaj stoi. No stoi piła. To ja dupy dałem. Mogłem od razu wjechać na rampę, zjechać z Przemeleksem, wjechać na rampę i od razu rżnąć, nie? Ale to... Już tam, trudno. Później sobie będę biegał, później będę sobie to wszystko ogarniał. Natomiast tutaj w tym momencie to my musimy zrobić te stajnie. Musimy tam stworzyć dla kunia box. A tylko chwileczkę. Oj, macie tutaj jedzonko. Chwileczkę. No właśnie. My tu mamy kłopociki, bo zasięg tam nie sięga do tej stajni. Trzeba będzie drugi silos też jeszcze postawić. No i burza jeszcze się napatoczyła. Także tak to wygląda, drodzy państwo. Nie ma to tamto. Trzeba będzie robić, harować, zarabiać. Chociaż i tak nie można narzekać. Co prawda nie przekroczyliśmy jeszcze 100 koła. Ale jesteśmy na najlepszej drodze do tego. Wykorzystamy prawie wszystkie deski, podejrzewam, nie? Później będę płakał, że nie mam. No kurde, znowu krzywo położyłem. No nic. Dobra, tutaj sobie to po... No ale połóż się ładnie, no proszę bardzo. No tutaj, no ale proszę. O, dziękuję. I hop. I dalej, tutaj... Hop, o, super, bardzo ładnie. I dalej, hop, no, dawaj. No dobra, coś na chwilę tam wystarczy, jeszcze tutaj może ogarnę na górę. Podjedziemy, ogarniemy. I zastanawiam mnie, czy tych desek mi wystarczy. Boję się, że może nie wystarczyć. Ale przynajmniej, słuchajcie, nie będę za daleko ganiał po dechy. Proszę bardzo. Pyk. O. Pyk. Pyk. No, co jest? Naciśnij, aby włożyć. Dobra, no, nie mogę na razie włożyć. No dobra, słuchaj ta. Kwestia jest tego typu, że to teraz trochę potrwa, więc żeby was tam nie zanudzać i tak dalej, to ja to wybuduję. No, a później... Pokażę efekt końcowy. Stodoła prawie gotowa, jeszcze trzeba się zająć drzwiami, potem zajmę się boksami i tak dalej. Aha. Czyli desek mi zabrakło. No to pięknie. To można byłoby, czekajcie, można byłoby już umieścić tutaj boks w stodole.
Ciekawe, dlaczego tutaj się nie da, nie? Tutaj się nie da, tu się da i tu się da. Czyli mielibyśmy miejsce na 4 boksy. A mógłbyś? Dziękuję. A tutaj desek 20. O, ty synku, ale to się namacham. Nalatam, namacham. No nic. Daleko nie mam. To już nie chce mi się tym trabantem tam podjeżdżać. O, może to bym wziął. Ten deseń. Tutaj jest ogarnięte. Ogarnijmy tutaj jeszcze. O, tutaj pełna 16 wejdzie, czyli 2 ósemeczki. Dodawaj to. Pyk. No niestety, no trochę czasu to zajmuje. Dwójkę też gdzieś tam w cadze, tam widziałem, że w tych tylnych drzwiach jeszcze trzeba. A toś wsadził. I już prawie trzeba iść spać, no. No ale dobra. Będzie ogarnięte. Czyli tak, tutaj dechy ogarnięte, teraz tutaj trzeba w boksy ładować. No i potem pozostaje nam tylko metal. No tak jak mówię, no fart jest tego typu, że mamy wszystko na posesji, więc... za bardzo nie trzeba jeździć, nie trzeba ganiać, nie trzeba ogarniać tutaj nic. Latarkę zapalę, żebyście widzieli, bo tam ktoś ostatnio narzekał w tym Tarsandzie, że... bo ciemno! Jakby to była kuźwa moja wina, że noc zapadła. Ale no cóż, no jak trzeba marudzić, to wszystko, to do wszystkiego się można przyczepić. A tu już jest latarenka, proszę bardzo. Pełna kulturka. No dobra, i teraz metal. Teraz metal, tylko ja to odłożę gdzieś może, o, tutaj na bok, na boczek, proszę, pyk. O, żebym wiedział, że to używane. Teraz tak. Tutaj jeden metal. Dobra, drzwi zrobione. Tutaj będzie drugi metal, pyk. I tutaj będzie... a, 3 metale. Okej. Okay. A tu ile mi zostało? A, 1 metal. To żeś... naprawdę? Kurde. A tutaj... a, dobra, to się jakoś tam wyrówna. Dlaczego ja tu miałem 19 sztuk raptem? Okej. Okay. Jest. Dobra. Poczekamy, słuchajcie, do tej godziny 20. Zaraz 20 będzie. To się będzie można przespać. No, dawaj to, dawaj to. Co nam jeszcze zostało, słuchajcie? Zostało nam do wybudowania koryto. Jedno na paszę, a drugie na wodę. No i tak na dobrą sprawę będę musiał, jak na razie, temu konikowi machnąć z wora paszę. Dobra, śpi. Chyba że zrobilibyśmy ciut inaczej, a mianowicie zrobilibyśmy tak, zgaś już latarkę, że załóżmy... ogarnęlibyśmy temat silosa i kolejnego wiatraka. Chociaż wiatrak powinien mieć ten zasięg. Czy możemy przekonać. Dobra, proszę mi się tu położyć, proszę to otworzyć i teraz potrzebujemy... co my potrzebujemy? Koryto, duże koryto, a niech ma. Co mu będę żałował. Tak. I zbiornik wody. To mu tutaj machnę. O, proszę bardzo. I hop. I desek 16. No, żeby kuźwa się... wiecie co, ja tylko sprawdzę tutaj, jak wygląda sytuacja z zasięgiem. O, żeż ty szlak, no nie sięga. No kurde, na styk. Żeby się nie okazało, że... a, że desek mi zabraknie, ale chyba będę miał na styk, bo koryto do żarcia też... potrzebuję desek 16. Coś ty zrobił. Ładuj tam. O. Masz tu wodę? Nie, dupa. No niedobrze, no bardzo, bardzo niedobrze, powiem szczerze. Cały zapas desek poszedł się gonić. Tyle tego miałem. Czekało, no i się doczekało, no i zużyłem, no. No i teraz albo by trzeba było rżnąć, albo kupić.
Na całe szczęście dla tego jednego kunia wystarczyło tutaj wszystkiego. No paszy też nie ma. No pięknie, no. No pięknie. Na razie mu... No podnieś to. Na razie mu wrzucę tutaj z wora. Niech ma. To będzie 7 bodajże, tak? No. 7 to tak trochę za mało. Ale... W takim wypadeczku to ja postawię gdzieś, czekajcie. Młyn zrobimy. Znaczy, młyn. Silos, spichlerz. O, właśnie. 50 cementu i metalu 125. No to... Nice. Gdzieś może tutaj? O. No może być takie coś, powiedzmy. No może być, dobra, niech sobie stoi tu. I dodatkowo jeszcze wiatracek. O, to jest młyn, właśnie. Wiatracek gdzieś tutaj machnią. O, pyk. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o żarcie, to na razie ma. A tu potrzebuję, co ja tutaj potrzebuję właściwie? Czekajcie, zerknijmy jeszcze raz. 150 metalu. O, rzecz ty synu. Nie wiem, czy ja tyle będę miał. Co te kury tam się tak pieklą? Ile jest jajec? Coś mi tutaj tak troszeczkę przycina tę grę. No, kury się obsrały. Pięknie, pięknie. Nie, no nie ma za dużo jajek. No to o co chodzi? Dziwne, dziwne są. Tutaj jest 50, 100, 150, dobra, na tego wystarczy, nie? Na młyn. A jeśli chodzi o spichlerz, no to trzeba będzie jechać. Tylko tak jak powiedziałem, no, kuń wodę ma. Żarcie ma, wody nie ma. Więc tutaj trzeba wodę ogarnąć. Zrobimy tutaj młyn, będzie pompował wodę, koń będzie miał wodę, żarcia na chwilę mu wystarczy, czy tak podejrzewam, ja się pozbyłem worka, który mi tak tutaj zagracał to wszystko. No i co, panie? Przytrzymaj E, aby napełnić wszystkie zbiorniki, proszę bardzo. Chodźmy, sprawdźmy, czy rzeczywiście tutaj napełnił, czy też nie napełnił. No i napełnił. Dobra. No to co? To kunia teraz można... Tylko ja tego pick-upa zabiorę stąd. Kunia można już wprowadzić do jego nowej stajni. Po owoskopie oczywiście. Owoskop, kuźwa, pancerny. Nic mu nie tego. Nic mu tutaj nie przeszkadza. Czekajcie, bo jeszcze cement, tak? 50 cementu. No to mogę mu wsadzić, bo cement mam. O, całą jedną pakę. Proszę bardzo. I sru. Jest. I tylko 125 metalu i będzie gites. Ale to zrobię już poza odcinkiem. Ona tu tam do mnie chodzi. Ona tu. No? Ja się musiał zastanowić, czy warto za mną iść. Ty! No kuźwa. Halo! Ty siwek! Jesteś kuźwa niewychowany, wiesz? Naprawdę. Gdzie mi lezie? No powiem wam szczerze. Łącz widoczność statystyk. Nawet koniem się muszę w drzewo wpasować. To już jest skandal, kurde. Do tego to nie grali, no. Ja wszystko rozumiem, ale żeby koniem? Szybkość, wytrzymałość. Ciekawa sprawa. Dobra. O, wlazł mi tu. No ale ładnie. No ale tak, żebym był z siebie dumny. I hop. Kurde, akurat od tamtej strony. Ty. Dupa w dół. Dupa w dół. Proszę się... Chłopcze, co ty odpierdzielasz? Powiedz mi, co ty tak na dobrą sprawę odpierdzielasz? I sru. Aha, byłem pierwszy. No dobra, moi drodzy.
Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Ranch Simulator, tak jak powiedziałem. Ostatni odcinek, poczekamy do momentu dużej aktualizacji. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Ja Was zapraszam na naszego kanałowego Discorda i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.